Funk, witajcie z tej strony Maroon. I tak, i dzisiaj właśnie zaczynamy weekend z Maroonem. Będzie to tylko i wyłącznie jedna taka malutka informacja. Taka, że na Origin właśnie jest 50% zniżki na gry. Gry oczywiście w wersji cyfrowej. I mamy do kupienia takie gry jak Star Wars Battlefront, Destiny 4, Plants vs Zombies Garden Warfare 2, edycja specjalna, Unravel, FIFA 16, Battlefield 4, Battlefield Hardline, edycja zwykła, Dragon Age Inquisition, Destiny 4, witaj w pracy, Destiny 4, spotkajmy się, Star Wars Battlefront, edycja specjalna, Destiny 4, edycja cyfrowa, edycja specjalna, Plants vs Zombies Garden Warfare 2, FIFA 16, edycja specjalna, cyfrowa edycja specjalna Battlefield 4, Battlefield Hardline, cyfrowa edycja specjalna, Dragon Age Inquisition, edycja gra roku, Battlefield 3 za 29,95, proszę bardzo. Dragon Age Inquisition, cyfrowa edycja specjalna, usługa Battlefield 4 Premium, Battlefield Hardline Premium, Battlefield 4 edycja Premium, Star Wars Battlefront edycja Ultimate, FIFA 16 edycja mistrzowska, Battlefield Hardline edycja Ultimate, SimCity kompletna edycja, Battlefield 3 Premium za 29,95, no. Battlefield 3 edycja Premium, aktualizacja edycji cyfrowej specjalnej, coś tam, SimCity też za 30 zł, SimCity miasta na przyszłości, Dragon Age Inquisition szczęki Hakkona, to jest dodatek DLC, Dragon Age Inquisition akwaryckie łupy, Dragon Age Inquisition łupy Quarry, Dragon Age Inquisition zastąpienie, Dragon Age Inquisition Intrus, no coś dużo tego, nie? Dragon Age Inquisition coś tam, kolejny został lepszy na Battlefield 4, Battlefield 3, Crysis, Trilogia, to jest wszystkie części w jednym. I też mamy oczywiście Crysis 3 edycja cyfrowa specjalna za 22,49, Crysis 3 za 15 zł, Medal of Honor cyfrowa edycja specjalna za 22,49, FIFA 15 za 30, tak jest, Need for Speed Rivals za 29,95, Mass Effect Trilogy, czyli wszystkie części, te, które aktualnie, które właśnie wyszły, za 60 zł. Mass Effect 3N7 cyfrowa edycja Deluxe za 30 zł. Tak, Need for Speed Rivals edycja kompletna za 60. Dragon Age Origins Digital Deluxe Edition za 22,49. FIFA 14. Jestem ciekaw, dlaczego taka cena jest, jak FIFA 15 jest też taka sama cena, zobaczcie. No ale trudno. FIFA 14 Manager za 20,95, Dead Space 3 za 15, Plants vs Zombies Garden of Year Edition za 8 zł, Mass Effect 3 za 15, Dead Space 2 za 15, SimCity 4 Deluxe Edition za 15, FIFA Manager 13 za 15, Dead Space za 12, Crysis 2 Maximum Edition za 30, tak, Dragon Age Origins Ultimate Edition za 30, Most Wanted, Need for Speed Most Wanted, to jest ten nowszy, nie ten starszy, za 15, i tak, wcześniej był właśnie za darmo rozdawany na Origin, ja oczywiście go mam, posiadam, jeżeli ktoś oczywiście go ma, to także więc może ze mną wziąć i sobie zagrać. Dragon Age 2 za 15, Battlefield Bad Company 2 za 15, Dragon Age Origins za 15, Need for Speed The Run za 15, FIFA Manager 12 za też
za 15, Battlefield Bad Company 2 Vietnam za 15, Need for Speed Hot Pursuit, no tutaj już jest drożej, za 22,49, Medal of Honor za 15, Battlefield Bad Company 2 cyfrowa edycja za 29,95, Need for Speed Shift za 15, Crysis Warhead to jest troszeczkę inna wersja niż Crysis za 11,99, Crysis pierwsza edycja za 15, SimCity społeczność za 29,95, co tam jeszcze mamy, SimCity 2000 Special Edition za 9 zł, no tutaj mamy jakiś pakiet ulepszeń niż takie tam do Battlefielda Hardline, tutaj też pakiety, złote pakiety bojowe, Battlefield 4, Need for Speed Rivals edycja kompletna za 29,95, no spoko, Crysis 3 Zaginiona Wyspa za 22,49, zestaw park rozrywki do SimCity, pakiet bohaterów do Need for Speed Most Wanted, SimCity, Need for Speed Most Wanted, Dragon Age, Medal of Honor Airborne, ten co właśnie teraz jest za darmo na Origin, możecie oczywiście sobie go wziąć i odebrać za 7,50. A tutaj właśnie jest Medal of Honor Pacific Assault, to właśnie za gratis, możemy sobie wziąć i pobrać. To nie ten, tylko ten Medal of Honor Elite Assault War Chest za 15, Alice Madness Returns za 15, Spore Fabryka Stworów, to też jest dosyć fajna gierka za 7,50, taka śmieszna dosyć. Zestaw bohaterów PopCap, Kingdoms of Amalur Recoming za 15, Beyblade 3, też oczywiście ona była wcześniej za darmo, za 7,50, Spore kosmiczny, kosmiczne przygody, dodatek za 15, Spore śmieszne i straszne części stworów też za 15, Need for Speed Undercover za 15, Spore też za 15 i Piggle za 7,50 i Piggle Knight za 7,50. No, no tyle byłoby względem materiału z Origin, minus 50% przeceny, także więc nie wiem do kiedy ona jest, chyba do końca wiosny, tego co właśnie tutaj widzicie, wiosenna wyprzedaż. No i trzymajcie się, na razie i cześć.